A dzisiaj dźwięk w SFMLu, oprócz prostego użycia pokażę Wam takie moje opakowanie na te klasy, które dostarcza SFML, a przy okazji pobawimy się w symulowanie swobodnego spadku na planety Układu Słonecznego, ale bez oporów powietrza. Zobaczcie sami. będzie nam dzisiaj towarzyszyć taka klasa słuchacza, taka klasa globalnego ucha. Przypomina trochę coś jak kamerę na scenie, tyle tylko że zamiast patrzeć na wszystko dookoła, ona słucha. Taki słuchacz jest jeden, jest to obiekt taki globalny, dlatego dostęp do niego mamy przez różne metody statyczne. Ja sobie takiego słuchacza ustawiam na środku mojego ekranu. Dźwięki, które są odtwarzane, mogą być takie, które uwzględniają pozycję względem słuchacza i są Obojętne, czyli można powiedzieć, że zawsze są odtwarzane tak, jakby przy samym uchu. Pozycja nie ma znaczenia. Te, które są zależne, działają w ten sposób, że odtwarzany dźwięk mogę spozycjonować, oczywiście umownie, bo dźwięk nie ma pozycji tak jakoś dosłownie, on tam się rozchodzi, nie? ale ma gdzieś ten moment źródła swojego i mogę to. Ustawić. Tutaj na przykład w prawym górnym rogu, a słuchacz będzie w lewym dolnym, no to ten dźwięk tam z końca ekranu, zanim dojdzie, to będzie pewnie cichszy. Można oczywiście tymi wszystkimi parametrami będzie sterować, ale idea jest taka: im dalej źródło dźwięku od pozycji tego globalnego słuchacza, tym dźwięk cichszy, a im bliżej, tym głośniejszy. Taka prosta zależność, zobaczycie później. Ja tutaj pokażę najpierw Wam, jak użyć takich dźwięków w SFML-u, wykorzystując tylko metody SFML-owe, a potem zaproponuję Wam takie kopiuj-wklej, wykorzystanie takiej mojej klasy opakowującej, która na podstawie dźwięków załadowanych wcześniej z pliku tworzy takie wektory możliwych odtworzeń tego samego dźwięku, ponieważ mogę chcieć zbudować taką. Sytuację, w której ten sam dźwięk jest wielokrotnie uruchamiany, ale w takich niezależnych, jakby odtwarzaczach. Powoli przeanalizujmy to, może tylko jeszcze tu wspomnę będzie nam towarzyszyć klasa napisów, którą omawiałem już w czwartym odcinku. Ci sąsiedzi i tej golarki. Uwaga! Pierwsza klasa bufor dźwięku ładujemy metodą load from file plik jakiś dźwiękowy ja tu w katalogu sfx mam pliki wave wszystkie te pliki dźwiękowe z katalogiem umieszczę w źródłach na kanale materiały na naszym serwerze discordowym i teraz uwaga taki dźwięk do bufora można załadować raz a potem tych instancji które będą reprezentowały trwający już odtwarzany dźwięk to jest klasa sound może być wiele czyli mogę mieć wiele takich s które będą mieć jeden wspólny bufor, ale będą już uruchamiane niezależnie. O, i cała filozofia, nic tu więcej nie ma. W takiej najprostszej postaci w zasadzie to wystarczy. Dźwiękiem można się bawić jeszcze na kilka różnych sposobów, ale powiedzmy pokazuję tu ten najprostszy. I tutaj mamy coś takiego, że do tej instancji już odtwarzanego dźwięku właśnie przypisuje ten bufor, czyli mówię, słuchaj, źródłem dźwięku będzie ten bufor. Ale z tym dźwiękiem S będą związane takie różne cechy, jak czy on jest odtwarzany, czy może zapauzowany, jakaś tam głośność, jakaś tam modulacja to będzie taka cecha pitch. No, ogólnie parę podstawowych parametrów, ok? Na przykład jednym z nich będzie, czy zależeć od tego globalnego słuchacza, czy nie, Czyli, czy ten dźwięk będzie uwzględniał to, że jestem. Daleko od źródła dźwięku, czy jest to obojętne, będzie zawsze odtwarzane tak, jakbym siedział na tym źródle, tak jakbym siedział na tym na słuchu, o tak. Dobrze. Głośność maksymalna 100, można mniej. I czy dźwięk. Po odtworzeniu do końca ma się ponownie odtwarzać na przykład pętla. Takie proste, podstawowe cechy. Jest tego więcej, odsyłam do dokumentacji, można się troszeczkę tym dźwiękiem pobawić. Niemniej najistotniejsze jest, że kiedy już przypiszę do takiego sounda jakiś bufor, skonfiguruję podstawowe kilka, podstawowych kilka opcji, których w sumie też nie muszę, bo mogą być domyślnie takie, jak chcę. Wystarczy metoda S. Play, czyli na tej klasie Sound, na obiekcie tej klasy, wystarczy wywołać Play. Mogę też wywołać Pause. Taki obiekt też pamięta, czy jest aktualnie odplayowywany, czy jest może odpauzowywany. Także to też będzie można prostymi sposobami testować. I ja tutaj podbinduję sobie do naszej aplikacji, że jak wcisnę Spację, to taki długi drillowany dźwięk będzie się uruchamiał, a jak wcisnę P, to się zatrzyma. I tutaj uwaga! Przy okazji od razu to odpalimy i pokażę Wam pewien problem i powód, dla którego zbudowałem tę, tę swoją taką klasę opakowującą. Zatem kompilujemy. Na ekranie nic nie będzie, ale pod przyciskami SpacjA i P mamy Play i Pause. Czyli teraz tak, SpacjA, uwaga, i słyszycie dźwięk? Będę mówił trochę głośniej, pewnie mnie zagłusza. Niestety, gdy wciskam Spację za każdym razem, czyli chcę Play, Play, Play. Nie jest tak, że jest drugi równoległy dźwięk, tylko ten sam odtwarza się od początku. Zatem tamten się nie dokończył, a już gram następny. Uwaga, zatem jeśli będę chciał ten sam dźwięk w kilku miejscach wywołać, albo po prostu równolegle kilka, to już widzimy, że nie może to być jeden obiekt sound. To musi być kilka. i Każdy niezależnie, chociaż z tego samego bufora korzysta, musi być odplejowany, wystartowany itd. P. Jest pauzą. Jeżeli teraz spacją wcisnę play, będzie to resum, nie będzie to od nowa play, tylko gdzieś tam od środka. Akurat przy tym dźwięku słabo to widać, ale tak to działa. Jest jeszcze metoda stop, która po prostu zatrzymuje. No właśnie. I to jest z jednej strony zaleta, bo jeden sound reprezentuje jeden dźwięk, ale z drugiej, co jeżeli z danego bufora. Ten dźwięk chciałbym w wielu miejscach. Powiedzmy, mam wiele jakichś głazów na ekranie, kuleczek, nie wiem, i przy zderzeniu chcę jakiś dźwięk krasza wywołać, ale chcę, żeby każda kuleczka miała swój dźwięk krasza. No to co? Jednym nie odtworzę, a jak zacznę wciskać ten play, play, no to będzie... O taki, o taki efekt. Zatem już tutaj się prosi stworzyć jakieś narzędzie, które ten sam dźwięk z bufora, jeśli trzeba go wielokrotnie uruchomić, za każdym razem pilnuje, by była to nowa instancja. Albo jeżeli i takie rozwiązanie właśnie w moim opakowaniu jest, jeżeli jakiś dźwięk chce znów uruchomić, to on sprawdza wszystkie obecne w wektorze instancje. Jeżeli wszystkie grają, to tworzy nową. Jeżeli jakaś już przestała grać, to on ją odtwarza, nie tworzy nowej, tylko wykorzystuje istniejącą. Czyli taki nieustannie powiększający się wektor z dźwiękami. Jest to fajne, bo jeżeli mam, przepraszam za dźwięki, ale sąsiedzi żyją swoim życiem. Mam nadzieję, że redukcja szumów wam to jakoś zmniejszy. Działa to tak, że jeżeli jakiś dźwięk uruchomię, to ów dźwięk, moi drodzy, Odtworzy się oczywiście ładnie, ale jeżeli zanim skończy, znów będę go chciał uruchomić, to powstanie jego nowa instancja, o ile tamten trwa. I nie będą te, jakby, dźwięki kasowane, ponieważ być może będzie sytuacja, że znowu ten sam dźwięk będę chciał dwa razy odtworzyć w tym samym czasie, albo trzy czy cztery. Zatem, jeśli dojdzie do sytuacji, że gdzieś tam pięćdziesiąt razy, ten dźwięk na raz będzie odtwarzany, to tam się stworzy taki wektor dla 50 tych obiektów sound i będzie sobie czekał. Nie zmniejszy się już, bo być może znowu będę chciał wykorzystać takie y, wielokrotne odtworzenie tego samego dźwięku. Więc taki powstający na potrzeby programu, nieustanny, rozszerzający się w miarę potrzeby wektor z odtwarzanymi dźwiękami, przy czym mówię tu y, o wielu wektorach dla różnych dźwięków, ale jeden wektor to są kolejne odgłosy tego samego dźwięku nie będę już wgryzał się w to jak napisałem tę klasę ja ją wam po prostu tutaj dam jej użycie jest bardzo proste będziecie mogli ją sobie użyć jako taką klasę bazową i zmodyfikować być może poprawić wydajność albo jakoś się przeorganizować ale pomysł możecie podchwycić i albo wykorzystać albo zrobić coś swojego i za chwilę pokażę właśnie ten mój sposób na dźwięk ale takiej dużej ogólności aby ułatwić korzystanie z tej mojej opakowującej dźwięki klasy, dodałem do app, do tej naszej klasy głównej z aplikacją, takie trzy proste metody. Jedna ładuje dźwięki wave z pliku, używam waveów, później powiem dlaczego. Metoda play, stereo i mono, gdzie stereo będzie uwzględniała te pozycje do tego głównego słuchacza, i im będzie dalej, tym ten dźwięk będzie jakby cichszy, ale uwaga, Tutaj ten dźwięk powinien być nagrany jako dźwięk mono. SFML, dźwięki mono, dlatego tu mam te wawy takie w katalogu SFX. Te dźwięki już chyba mówiłem. Jeszcze raz, kanał materiały, serwer nasz Discordowy. Te dźwięki wave, jeśli są nagrane mono, mogą wtedy być tak przetwarzane przez SFML, że będą. Pozycjonować się względem tego ucha, i im dalej, tym ciszej, ale też jeśli są na lewo od niego, to będziemy słyszeć w lewej słuchawce, a jak na prawo, to w prawej. Zatem, play stereo odtwarza taki dźwięk z uwzględnieniem odległości i pozycji względem ucha głównego. Natomiast, play mono, no to będzie i tu, i tu zawsze taki sam dźwięk bez względu na słuchacza, tak jakbyśmy po prostu byli sprzężeni z tym słuchaczem. Dźwięk jest tam, gdzie jest słuchacz. Pozycja, odległość, nie ma znaczenia, i ten sam dźwięk jest i tu, i tu. Play mono na obu słuchawkach. Play stereo, dźwięk tu albo tu przesuwa się, i tak dalej. Zatem to takie dwie funkcje, w zależności jak będziemy chcieli ten dźwięk wykorzystać. Ja później zresztą pokażę, jak to działa. No a tu proste parametry. Po nazwie pliku trzeba podać taką samą nazwę, jak tutaj przy ładowaniu, czyli który dźwięk chcę odtworzyć. Można to czy jakimiś identyfikatorami zrobić, ale ja zrobiłem po nazwie tych plików. No, tak chyba będzie wygodniej. Tutaj właśnie uwzględniamy pozycję tego dźwięku, który chcę otworzyć. To jest pozycja na ekranie. No, ten główny słuchacz ma swoją pozycję. Tu będzie jakaś inna pozycja. To jest ta pozycja na tej całej scenie. On tam sobie już SFMR sprawdzi, jak daleko tam jest między nimi, czy on jest tam na lewo, na prawo, i odpowiednio to na słuchawkę wyśle. No i kilka. Prostych parametrów, głośność, i to jest taka fala zaburzeń. Można ten sam dźwięk z różną tutaj tym parametrem takiego zakłócenia, modulacji takiej uruchomić. Jeden to jest bez zmian, im mniejszy, tym ta modulacja tam będzie bardziej jakby częstotliwość się bodajże zmniejsza, a jak powiększamy od 1 w górę, to ona się zwiększa, czyli dźwięk się staje chyba bardziej wysoki. A jak coś pomieszałem, to wybaczcie, ale po prostu wstawcie tu sobie 3 albo 2 i zobaczcie, co się stanie. Domyślnie 1 oznacza, że dźwięk jest taki, jak był nagrany. No i Play Mono nie ma tej opcji, gdzie muszę podać x, y, czyli te pozycje, bo dźwięk i tak będzie odtwarzany zawsze tak samo. Co najwyżej ciszej, głośniej modulowany, ale nie ma względu na tego, słuchacza. Odległość tu nie ma znaczenia, ani kierunek, ani nic innego. Dobrze. Więc te trzy metody pozwolą nam używać tych klas i już tak tylko rzut okiem, jak to jest realizowane. Otóż tutaj zobaczcie, tak gdyby ktoś chciał sobie to trochę bardziej zrozumieć, albo stworzyć coś własnego. Tutaj mam o takie właśnie mapki. Jedna będzie przechowywała te bufory. A druga będzie przechowywała po nazwie, takiej samej jak pliki, właśnie takie wektory z dźwiękami, czyli dla każdego pliku będzie jego taki wektor utworzony. I wszystkie te instancje tego samego dźwięku, tutaj reprezentowanego przez string, tak samo jak ten string będzie powiązany z buforem, który sobie załaduje tutaj ten string, to będzie po prostu ta nazwa pliku. I tutaj mamy mapkę, gdzie właśnie dla każdego takiego pliku będzie cały wektor możliwych odtwarzanych równocześnie soundów z tymże dźwiękiem. Tu dwie metody, które setują tu wszystko dla danego dźwięku, tam właśnie ustawiają pozycję, głośności, te pitche, to możecie sobie przejrzeć już sami. Natomiast taką strukturę wykorzystałem, żeby pamiętać to wszystko i teraz te metody tutaj właśnie, one o tak prosto działają, zobaczcie tu sobie F12, przejdziemy do nich. Proste, szybkie ładowanie Wyszukujemy z, w mojej tej strukturze, czy już taki aby nie był. Jak był, to nic nie robię. Jak nie było, to sąd buffer tworzę, ładuję ten plik, który tu był podany na liście. Informacja, że się został tam załadowany do bufora, to się tylko zadzieje raz dla każdego pliku. No a potem te dwie metody PlayMono i play stereo, bardzo podobne, tylko jedna właśnie uwzględnia tego słuchacza, druga nie uwzględnia, i działa to w ten sposób, że. Gdybym odwywołał dźwięk, którego w ogóle nie mam, no to go załaduję, a potem jeżeli dźwięk już istnieje w wektory, są takie wektory, które mu odpowiadają, to szukam takiego, który jest spauzowany albo no, nie odtwarza się obecnie i mogę go znów odtworzyć. A jeżeli znajdę taki, który właśnie gra, to jest wtedy taki status 2 tego dźwięku, no to szukam następnego. Jeżeli żaden nie będzie wolny w tym wektorze, z wcześniej używanych tych dźwięków, bo pamiętajcie, te dźwięki są ciągle do tego samego odgłosu. No to sobie dodam tutaj do wektora po prostu nowy dźwięk. O. A tu jest w ogóle sytuacja, gdyby nie było jeszcze takiego wektora. Zatem mam takie trzy sytuacje. Mam wektor, ale wszystko zajęte. Nie mam w ogóle wektora, tak? Mam wektor, wszystko zajęte. O, to jest tutaj. Tu jest tak. Mam wektor i któryś był wolny. O, tak. Tutaj nie mam wektora, a tu mam wektor, bo albo go utworzyłem tu, albo był tam, i chcę dodać nowy dźwięk, bo jeszcze żaden nie umożliwia startu. No, taka konstrukcja ogólna, już szczegóły sobie zobaczcie samodzielnie. Tu jest to samo, tylko właśnie tutaj nie uwzględniam tej. Tu uwzględniam tę pozycję względem słuchacza, a tutaj nie uwzględniam. O. I to są takie dwie metody. A tu te dwie takie prywatne, które już bezpośrednio korzystają z tych metod samego SFML-a, żeby ten dźwięk tam określić, tak? O, może tylko tu zwrócę uwagę na tę metodę. Właśnie ta set relative to listener to jest właśnie metoda, która mówi, czy zależeć od pozycji gracza, czy nie zależeć. Oj, tu nie gracza, tylko słuchacza miałoby. Widzicie, głodnemu chleb na myśli, czy co? Tutaj oczywiście słuchacza, czyli te globalne ucho. No, i to jest jak fałsz, to zależymy, a jak prawda, to nie zależymy. No i cała filozofia, tak? No dobra, to tak pokrótce ta moja metoda. W sumie mówię, nie musicie z niej korzystać, ale możecie. To teraz pokażę, jak tych metod, które tu wam dostarczyłem, używać. Jak chcecie, skopiujcie kod, metod używajcie, a. Y Możecie to zostawić tak jak jest, wykorzystać tę moją nakładkę. Otóż, będziemy tu mieli takie, takiego słuchacza, circle shape, który będzie pokazywał, gdzie jest ten słuchacz na ekranie umiejscowiony i tu go pozycjonuje to kółeczko dokładnie tam, gdzie będzie mój ten słuchacz, czyli na środku ekranu. Tak na marginesie pozycję słuchacza można sobie get też pobrać. Tu mamy takie drugie, a to będzie drugie kółko, które będzie mówiło, gdzie jest odtwarzany dźwięk, przy uwzględnieniu, gdzie jest źródło dźwięku, a gdzie jest słuchacz? Czyli będziemy sobie odtwarzali, jakby takie dwa dźwięki, i tu mamy takie kółeczka, które pomogą nam zobaczyć, gdzie jest źródło dźwięku, a gdzie jest słuchacz. Dobra. No i co tu mamy? Otóż po kolei tu ładuje dźwięki, właśnie. I teraz mam tak, pod enterem będę odpalał play mono i tutaj jakiś dźwięk, głośność 100, czyli maksymalna. I ten play mono to przypominam, chodzi o taki dźwięk, który po prostu działa cały czas, nie ma względu na to, gdzie jest słuchacz, nie obchodzi go żadna odległość kierunek. Kiedy wcisnę przycisk glit, będzie mi się pojawiał w losowym miejscu taki te kółeczko drugie, które będzie pokazywało, skąd pochodzi źródło teraz dźwięku, ale tego dźwięku tym razem Play Stereo, czyli takiego, który już zależy od odległości od słuchacza i od kierunku, gdzie to leży. Więc tutaj, tym dlitem sobie popatrzymy, jak przeskakuje dźwięk w różne przykładowe miejsca, przypadkowe na ekranie i jak wtedy słychać. Będziecie mogli zobaczyć, że cichnie, głośnieje, że przechodzi z lewej na prawą słuchawkę. A tutaj mam już tak. Dla pokazania pod lewym przyciskiem myszy, dźwięk będzie tam, gdzie kliknę, ale też względem tego globalnego ucha. No i cóż, skompilujmy to i zobaczcie, jak to wszystko słychać, bo raczej mało widać. Zatem po kompilacji, tu jest słuchacz, gdzie jest to białe, i teraz na razie wciskam Enter. Dźwięk kilka naraz. Widzicie, tam słychać, że. Jest kilka naraz. I w tym momencie już ten wektor tam pewnie ma z 4 z 5 pozycji. Wszystkie oczekują. Jak teraz wciskam jeden dźwięk, to nie tworzy się nowy sound, tylko jest wykorzystywany jeden z tych niegrających dlatego dla tego pliku, ale już w wektorze wcześniej tam stworzonym. O, i to jest taki niezależny od tej pozycji. A teraz wciskam delete i będziemy mieli drugi kółeczko. Poszukajmy. Go. O, widzicie tutaj drugie kółeczko takie pojawiło się. To jest jakby miejsce, gdzie to. Źródło powstało. Posłuchajcie, będę wciskał teraz. Delete, za każdym razem będziemy w innym miejscu mieli ten dźwięk. Obserwujcie kół, kółeczko, to randomowe i słuchajcie, dźwięku. Czujecie, im dalej od białej, środkowej. Kuleczki reprezentującej położenie globalnego ucha, tym dźwięk cichszy, i tak dalej. To, jak bardzo jest cichy, jak bardzo ma zanikanie być, bo tu można różnie to modulować, robimy poprzez ustawienie, które zresztą jeszcze za chwilę pokażę, ale ja tutaj przyjąłem takie, że do 300 pikseli dookoła dźwięk jest w miarę mocny, a potem słabnie z bodajże tam jest o jeden wolum na dwa piksele, czyli tak dosyć regularnie słabnie, no tak aby było na ekranie widać, ale można te wartości sobie pozmieniać, ja za chwilę pokażę jak to działa, a tu jeszcze dowód lewą, lewym przyciskiem myszki klikam gdzieś tu, daleko, blisko, coraz bliżej, Pokażę jeszcze, jak ustawić to zanikanie. Ozerknijcie tutaj. Dla dźwięku, który zależy od położenia ucha tego słuchającego, stąd tu set Relative to Listener False, dla takiego dźwięku muszę ustawić minimalny dystans, to jest, gdzie ten dźwięk jest taki dobry, czyli tam te 200 pikseli, tu nie 300, 200 mam, dookoła będzie taki głośny, w miarę wszystko będzie tam git. A tu jest ta, jakby taka skala cichnięcia, słabnięcia. Ja tutaj mam wartość 2, przy czym 0 to w ogóle by nie słabł, a 100 to no, błyskawicznie słabnie. Przy czym ja tu powiem szczerze, tak strzeliłem, że to jest o 1 wolum na 2 piksele. Nie wiem, jak to dokładnie jest tu przeliczane, ale tak powiedzmy na moje oko, to tak mi się wydaje, że to jest chyba w ten sposób właśnie, że to są powiedzmy te piksele odległości od... Y globalnego ucha i w takie dwa pikselki o jeden wolum tam cichnie i tak jak sobie odsuwamy, to, to chyba tak jest ale nie dam się za to pociąć możecie sobie to potestować pobawić się tymi wartościami i zobaczyć jak bardzo cichnie od mojego ucha te źródło dźwięku gdy je oddalam, zbliżam i itd. tu lewym przyciskiem możecie ten dźwięk wywołać więc łatwo sobie potestować, zmienić te wartości i lewym klikać gdzieś od środka tego białego kółeczka. I będzie wiadomo. Tak na czuja, bo powiem szczerze, nie patrzyłem, jakie tam są przyliczniki. Nie wiem zresztą nawet, czy są podane. Po wyczuciu będziecie wiedzieli, jak, tego wy jak to używać, jak to wykorzystać. No dobrze, to teraz następna część tego odcinka połączymy teraz to wydawanie dźwięków z tym, czegośmy się do tej pory nauczyli, ale przy okazji jeszcze. Yy, Pokażę Wam takie dwie fajne SFML-owe klasy, clock i time, które pozwalają dokładnie liczyć, ileż to mikrosekund, milisekund czy sekund upłynęło od na przykład ostatniego pomiaru. To teraz sam miąż, ale uwaga, najpierw pokażę Wam, jak wygląda to, co tutaj przygotowałem już po kompilacji. Tylko już usuniemy te początkowe rzeczy. Tutaj, kiedy sprawdzaliśmy, jak dźwięk działa, skupimy się już tylko na tym pokazie spadających przedmiotów. Wygląda to tak. Uwaga. Odpalam. U góry mam kuleczki. Zaraz powiem, co jest grane. O, zobaczcie, tu już spadło coś. To na Jowiszu teraz spadło. Tu na Neptunie, potem na Ziemi, potem tu trzy planety prawie tak samo. Na Mars, Merkury, wolniej. A tu z Księżycem jeszcze. O, dopiero teraz. Uwaga. Te kuleczki reprezentują, trochę może małe zrobiłem, ale nie szkodzi, reprezentują coś, co spada bez oporów powietrza na tej, te tutaj planety. Jeszcze raz to uruchomimy. Będziecie mogli sobie prześledzić. O, zobaczcie. Tak jest. I teraz dźwięk słychać. Nie? Teraz dwie na raz? I na końcu księżyc. Uwaga! Wiem, że gdybyście spuścili ołówek, to to jakoś szybciej spada, ale tu przyjąłem taką skalę, że jeden piksel to 10 metrów. Więc tu widać przyspieszenie. To rzeczywiście jest swobodny spadek bez oporów powietrza. Zwłaszcza to przyspiesza. O, widać tutaj, szybciej przyspiesza na Ziemię niż na Wenus, bo i przyspieszenie jest większe, dlatego szybciej opada, tak. No, tutaj ten księżyc też przyspiesza, ale nie aż tak, by to łatwo zauważyć, ale rzeczywiście te przyspieszenia tutaj są. Ja nie jestem fizykiem, uwielbiam tematy fizyczne, ale takie popularno-naukowe, zwłaszcza kosmologiczne, ale tak, żeby zadania jakieś robić, to, to nie. Ale dobra, się o tym. Yy, więc uwaga: Tutaj mam taką wprost z nasa normalnie, taką mapkę. W klasie Gravity przygotowałem sobie taką mapkę z przyspieszeniami w stosunku do ziemskiego, gdzie ziemskie przyspieszenie przy takim swobodnym spadaniu i nie uwzględniając oporów powietrza to jest po prostu 1. W praktyce to jest 9, tam, 8 metra na sekundę kwadrat. I tu mam proporcje w stosunku do przyspieszenia ziemskiego. No to widzimy, że na Słońce to 30 razy bardziej to przyspieszenie jest tam jakby większe, a tu na przykład na Księżycu. To tylko 5 to ponad 5 razy mniejsze, tak? I tak dalej, i tak dalej. E, tutaj mam też taką prostą funkcję, która mi e, to ziemskie przyspieszenie, gdyby tutaj mm, Gravity Solar System od e, zmiennej, która jest napisem, czyli na przykład jeśli tu wpiszę Ziemia, to wtedy e, ta, to przyspieszenie będzie 9. Razy 8, coś tam, razy 1, czyli de facto 9 tam z hakiem, metrów na sekundę kwadrat. Czyli dla Ziemi to będzie dokładnie takie, jakie jest średnie, takie uśrednione ziemskie y, to przyspieszenie. Natomiast pozostałe będą jakimś tego ułamkiem. Okay? I teraz ja tu przyjąłem taki standard. To najpierw tak jakby przejdę, trochę przeskoczę. O, i tu zobaczcie. Tutaj mam. Taki moment, kiedy dla tych spadających przedmiotów liczę ich przyspieszenie i liczę, jaka jest obecnie prędkość, czyli w danej jednostce czasu, którą tu będę za chwilę ten czas obliczał, ile to upłynął od ostatniego pomiaru, będę obliczał przykładową tutaj przybliżoną taką odległość, którą powinien przy tym przyspieszeniu stałym, jaką powinien pokonać odległość. Uwzględniając, że to przyspieszenie stałe to jest nieustanny y, wzrost prędkości. Okay? Zatem z każdym podobnym zakresem czasu coraz większa droga jest pokonywana. No i tu mam takie założenie, że jeden piksel to 10 metrów, czyli jak żeśmy to tutaj oglądali, to możemy sobie tak wyobrazić, że jak. Y, no, że to jest bardzo daleka patrzenie, że tutaj nie ma żadnych oporów, czyli to taki spadek gdzieś z dalekich. Y, z paru kilometrów, może oglądamy jakieś ciała, które spadają, prawda? Jak się nie pomyliłem, to tak to mniej więcej powinno wyglądać. Jedno jest pewne, ta proporcja przyspieszenia jest widoczna: tak na słońce najszybciej, później na Planety, tak? Jowisz, no to na te gazowe olbrzymy, choć nie wszystkie. Na Ziemię no w czwartej kolejności. Tutaj Mars, Merkury, to widzieliście, podobnie spada, no i na Księżyc powolutku. No dobrze, to teraz tak po kolei, coś tutaj mam nowego, na co warto zwrócić uwagę i co wykorzystałem, by to spadanie obliczyć. No więc tutaj klasa grawity, już mówiłem, te przyspieszenia, i tu wyliczam sobie te przyspieszenia dla danej. Planety, gdzie kluczem będzie po prostu nazwa tejże planety. Tu korzystam z Wstringa, jak widzicie, stąd to L wszędzie na początku, bo tak wyglądają te literały dla Wstringa. Ok, dobrze, no to teraz po kolei. O, jesteśmy w tym miejscu. Clock. Obiekt clock, który jest częścią mojej app. Zobaczmy tu. To jest nic innego jak obiekt klasy SFMLowej Clock. Clock, gdy tylko taki obiekt powstanie, to on tam nieustannie zlicza upływ czasów. W mikrosekundach, milisekundach, w sekundach po prostu już jest i działa. Jak go restartnę, to mówię, słuchaj, zacznij od teraz liczyć czas. Pokazałem, że jest taka metoda. Tak naprawdę mógłbym tego tu nie robić. I jest jeszcze klasa Time, która jest taką stałą wielkością reprezentującą jakiś, jakiś zakres czasowy, na przykład 2 milisekundy, 3 sekundy, 1000 sekund, mamy tu też mikrosekundy, ogólnie time. I teraz nasz klok, nasz zegar ma taką metodę weź ile czasu upłynęło od restartu, od startu. I ten czas, który upłynął, powiedzmy tam 3 nanosekundy, nie, mikrosekundy, przepraszam, bo ileś tam upłynęło? Niewiele. Kiedy tu go zrestartowałem, no to następna instrukcja, to tam niewiele. Ale ja sobie to zapamiętuję w tick. Ok? I teraz wewnątrz mojej funkcji, tu jeszcze zaraz to omówię krótko, ale wewnątrz mojej funkcji, tej, tej pętli głównej, o tutaj będę jeszcze tworzył tok i ponownie będę sczytywał upływ czasu z zegara. Tu go nie resetuję, on cały czas płynie i tutaj co jakiś czas, czyli raz w pętli w tym miejscu sczytuję, ile upłynęło, ale poprzez zapamiętywanie tick i tok. Mogę sprawdzić, ile upłynęło od ostatniego pomiaru. W efekcie mój tok będzie zawsze czasem, który upłynął od ostatniej pętli. Ja ten czas wykorzystuję, że uwzględniając ten czas, uwzględniając przyspieszenie, obliczam, ile drogi powinien pokonać ten spadający obiekt. Jeśli jakiś fizyk znajdzie tu mnie jakiś błąd obliczeniowy, to proszę poprawcie. Wydaje mi się, że tak oddałem ducha różnic tych przyspieszeń przy swobodnym spadku i że w miarę błędów tu nie zrobiłem takich matematycznych. Yy, I że te wzory jakoś tam wykorzystałem sensownie. Dobra. Yy, co więc tutaj mamy? Otóż w tym miejscu tworzę sobie wektor, który paruje te małe obiekty, które spadają, circle shape'y, z prędkością, którą obecnie mają. Yy, tak naprawdę jest to ilość tych metrów, którą muszą pokonać. Na początku jest zero, bo to są jakby nic jeszcze nie pokonały żadnej drogi, a potem zgodnie z tym przyspieszeniem w danym czasie wliczam ile powinny pokonać drogi przy tej obecnej prędkości jaką tam, jaka im narasta, czyli to będę pamiętał prędkość tego spadania, na początku nie ma żadnej prędkości, powiedziałem drogę, nie, nie, to jest prędkość spadania jeśli startujemy, to ona jest zerowa i po jakimś ułamku sekundy, patrząc na to, jakie ma przyspieszenie na danej planecie, ile już tamtej prędkości osiągnął. I w danej jednostce czasu na podstawie tej prędkości obliczam, o ile go tam przesunąć tych pikseli przy założeniu, że jeden piksel to mniej więcej 10 metrów. No i co? Tu jest tylko procedura tworzenia tych kółek i rysowania ich na górze, jeden za drugim i to wszystko. Tu tylko tworzę sobie ten napis. O, widzicie, ten napis jest zbudowany z tych solar system, gdzie są nazwy planet i te ich przyspieszenia grawitacyjne. To tutaj, każdy ten napis, ten klucz z tej mapki solar system z klasy grawity, doklejam, żeby się ten ciąg tekstów zrobił, i wtedy analogicznie każdy kolejny Circle Shape będzie przypisany dokładnie do tego właściwego ciała niebieskiego z naszego solar systemu. Zatem tu po prostu tworzymy te kółka. O, i tylko tyle. Tu sobie tworzy właśnie, do labelsów dodaję ten napis, który będzie wyświetlał te description, czyli ten opis, tam Ziemia, Jowisz, Saturn, bla, 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 bla. I tutaj jeszcze ten napis będę delikatnie przesuwał. Później w pętli, Mamy taka cecha własność mą, wektor, będzie ten napis się przesuwał, trochę biegł za tymi kulkami. Dobrze. To co tu dalej mamy? To jest już wszystko znane, to jest znane, to jest znane, i jesteśmy tu, tak, już wiemy, że tok to jest ten upływ czasu. Tu teraz bierzemy sobie mm, wszystkie elementy z tego solar system, te pary, nazwa i przyspieszenie, i przechodząc przez kolejne ciała, rysujemy te ciała, te kuleczki, następnie obliczamy na podstawie tego czasu, jaki upłynął. Obliczamy, moi drodzy, ile to powinno być przesunięcia, ale ja tu jeszcze dzielę przez 10, żeby właśnie ten 1 piksel to było mniej więcej 10 metrów. To taka skala, którą gdzieś sobie tu przyjąłem. Gdybym tego nie zrobił, dzielić na 10, to było wtedy 1 piksel to 1 metr. Jak tam sobie posprawdzacie, to mniej więcej tak będzie. A tu jeszcze tylko wyjaśnię. Odczytałem tok. Tok jest typu time. Odczytałem jako milisekundy, czyli ten upływ czasu pomiędzy jednym pomiarem a drugim. Zapamiętałem zmiennej time, którą nazwałem sobie tutaj tok, i tu są takie metody as milliseconds, as microseconds, as seconds, czyli ten czas mogę zaprezentować jako liczbę cał całkowitą, ile upłynęło sekund, ile upłynęło milisekund, ile mikrosekund. Gdybym tu miał wprost sekundy to miałbym zaokrąglane do 1 lub 0. A ponieważ ja chcę zachować miarę sekundy, bo taka jest miara przyspieszenia, metry na sekundę, to żeby zachować takową miarę, ale uwzględnić, że to jest w milisekundach, ale żeby było w miarze sekund, to dzielę przez 1000. No bo mili to tam tysiące sekundy. Tak? Także to takie, żeby zachować wspólną miarę metry na sekundę kwadrat. Tak jak jest w przyspieszeniach tych domyślnych, wprost z NASA. Dobra. No to co? Obliczam o ile przesunąć? Zapamiętuję sobie wcześniejszą prędkość, żeby potem ją powiększyć o obecną. To, to ta A jest ciągle stała. To przyspieszenie jest stałe, ale moja prędkość rośnie. To jest ten drugi parametr. Nie? O ten float. Dla każdego kółka. Jego prędkość tam co TIK rośnie. Co jakiś czas. Hmm. Dobrze. No i tu. Sprawdzam. Jeżeli nie poleciały jeszcze na dół ekranu, a dolną wartość Y. Sprawdzam, że jeżeli jeszcze się mieszczą na ekranie, to przesuwaj, niech spadają. Ale gdyby już doleciały do samego dołu i tę wartość po przesunięciu przekroczyły, to wydaj dźwięk, patrzcie, play mono. I teraz pięknie łączymy jakieś wydarzenie. W tym wypadku wydarzenie doleciałem do końca. Połączyłem z dźwiękiem. Oczywiście to wydarzenie jest umowne, bo takie prawdziwe wydarzenia to są tutaj, nie? A w tym miejscu to są te zdarzenia w oknie. Ale to jest takie zdarzenie logiczne, że ja widzę, że ta kulka gdzieś doleciała, spadła w danej yy, grawitacji planety. Jak już spadnie, gdzieś tam na dół ekranu, bum, mamy łomot. Mamy łomot. Przy okazji mikroquistu dla Was będzie. Spróbujecie mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest. Zaraz jeszcze powiem co. I tu przesuwam jeszcze ten napis, a teraz uwaga. quiz, bo to już wszystko. O, popatrzcie. Te kulki spadają każda z różnym przyspieszeniem. Tu widać, że to przyspiesza bardziej, na przykład w Neptunie niż w Saturnie, bo odległość między nimi się zwiększa. Ale zwróćcie uwagę. Jak się dobrze przyjrzycie, to nie są do końca równo te kuleczki. Jedne są troszeczkę niżej, inne wyżej. Dlaczego tak się stało? No, Spróbujcie się zastanowić. Jak już będziecie wiedzieli, możecie napisać pod odcinkiem. O, gdzieś tu kliknąłem, albo słońce jeszcze uciekło. Dobra, e, co tu mamy? Chyba wszystko. Tak, tu już jest display, moi drodzy. Tak mniej więcej to by wyglądała ta wizualizacja. Pewnie jest tu coś na pewno do poprawienia. Można by pewnie to jakoś trochę inaczej zorganizować. Ale chciałem Wam przede wszystkim pokazać te odtwarzanie dźwięku, a te spadające kulki to tak przy okazji jakiś pretekst do tego, by uruchomić uderzenie. No i co? Będziemy chyba kończyć. Tyle w tym odcinku. Malutkie wyjaśnienie. Podczas nagrania mówiłem, iż słychać dźwięk po lewej. Jeżeli jest kropeczka ze źródłem dźwięku na lewo od słuchacza, albo po prawej, a tymczasem pewnie oglądając to, słyszycie ciągle w obu słuchawkach to samo, co najwyżej ciszej albo głośniej. Otóż zapomniałem, że mój OBS, który zgrywa, i później mój Vegas, który to obrabia, z mono robią stereo, więc nawet jeśli było w jednej słuchawce, dał to na obie. Ale jeżeli odpalicie to u siebie, a macie słuchaweczki stereo ładnie, to będziecie słyszeli, że jest dźwięk tylko w lewej albo tylko w prawej, w zależności od strony. Ewentualnie jest w jednej głośniej, w drugiej ciszej. To tak, żeby było jasno. Teraz już naprawdę. Do zobaczenia.